naszych drogach pojawia się coraz więcej miłośników jednośladów, dlatego apelujemy zarówno do rowerzystów, motocyklistów, jak również kierowców o wzajemny szacunek oraz zachowanie ostrożności na drodze. W ostatnich dniach policjanci z Kędzierzyna-Koźle zostali poinformowani o dwóch zdarzeniach z udziałem rowerzysty. Pierwsze zdarzenie miało miejsce na łączniku pomiędzy ulicą Kozielską a Aleją Armii Krajowej. Jak ustalili policjanci, 44-letni rowerzysta został potrącony na przejeździe dla rowerów przez kierującą Oplem. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Drugie zdarzenie miało miejsce na ulicy Przyjaźni w rejonie zjazdu na Lenartowice. Jeden z kierowców zatrzymał się przed przejściem, aby przepuścić przejeżdżającego 14-letniego rowerzystę. Gdy rowerzysta znajdował się na przejściu, został potrącony przez nadjeżdżającą z przeciwka na drugim pasie kierującą Volkswagenem. 14-latek również został przewieziony do szpitala. Te zdarzenia pokazują, że rowerzysta w konfrontacji z samochodem ma zdecydowanie mniejsze szanse. Dlatego kiedy prowadzimy pojazd, zwracajmy szczególną uwagę na rowerzystów. Aby zminimalizować ryzyko wypadku czy też kolizji, każdy uczestnik ruchu drogowego, bez względu na to, czy jest to rowerzysta, pieszy czy kierowca samochodu, musi pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów, a także zachować szczególną ostrożność oraz zasadę ograniczonego zaufania w stosunku co do innych uczestników ruchu drogowego. Nieudzielenie pierwszeństwa rowerzystom na przejazdach dla rowerów, wyprzedzanie na tych przejazdach innych pojazdów oraz niezachowanie należytej odległości od rowerzysty podczas jego wyprzedzania są to główne przyczyny wypadków z udziałem cyklistów spowodowanych przez kierowców. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze jest tak, że to właśnie kierowcy samochodów są odpowiedzialni za wszystkie zdarzenia z udziałem rowerzystów. Rowerzyści niejednokrotnie również popełniają błędy, które są przyczynami wypadków z ich udziałem. Między innymi jazda na rowerze bez trzymania kierownicy, rozmawianie przez telefon, trzymając go przy uchu, czy też przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, niekorzystanie ze ścieżek rowerowych oraz brak wymaganego oświetlenia. Są to właśnie błędy, które popełniają rowerzyści. Pamiętajmy również, że rowerzyści mają obowiązek korzystania z ścieżek rowerowych. Tych ścieżek z roku na rok w naszym powiecie przybywa i musimy zwrócić uwagę na jedno. Należy rozróżnić przejście dla pieszych od przejazdu dla rowerzysty. Gdy mówimy o przejściu dla pieszych, to każdy rowerzysta ma obowiązek zejść z roweru i ten rower przeprowadzić. Natomiast jeżeli zbliża się on do przejazdu dla rowerzystów, wówczas wcześniej należy się upewnić, czy można bezpiecznie przez ten przejazd przejechać, żeby nie było tak, że rowerzysta nagle wtargnie przed jadący pojazd. Rowerzyści również w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa powinni pamiętać o swojej widoczności. Warto stosować elementy odblaskowe oraz nie można zapomnieć o obowiązkowym oświetleniu. Dzięki temu taki rowerzysta jest odpowiednio wcześniej zauważalny przez kierowcę i może on podjąć wcześniej reakcję. I niejednokrotnie można dzięki temu uniknąć wypadku bądź też kolizji.